Moje badania naukowe mają na celu lepsze zrozumienie uwarunkowań rozwoju schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych. Jak powszechnie wiadomo, schizofrenia zaliczana jest do poważnych zaburzeń psychicznych, a jej rozpowszechnienie szacowane na 0,5%. Długość życia pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii jest około 10-20 lat krótsza w porównaniu do populacji ogólnej. Główną przyczyną śmiertelności w tej populacji jest wysokie rozpowszechnienie chorób układu sercowo-naczyniowego. Przyczyn tego zjawiska upatruje się przede wszystkim w stylu życia pacjentów, który charakteryzuje się niskim poziomem aktywności fizycznej, nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi czy wysokim rozpowszechnieniem palenia tytoniu. Niemniej jednak nasz zespół wykazał również, że pewne dyskretne zaburzenia gospodarki węglowodanowej, gospodarki lipidowej i podprogowy stan zapalny obserwowane są w momencie postawienia rozpoznania, jeszcze przed rozpoczęciem odpowiedniego leczenia farmakologicznego. W związku z tym postuluje się tutaj udział wspólnych genetycznych czynników ryzyka dla zaburzeń psychotycznych, otyłości, cukrzycy, zaburzeń gospodarki lipidowej. Nasz zespół zastanawia się również, czy związek z tym zjawiskiem mogą mieć nieprawidłowości dotyczące mikroflory jelitowej i to jest obecnie głównym obszarem naszych badań naukowych. Staramy się określić odrębności mikroflory jelitowej pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii na różnych etapach rozwoju choroby od pierwszego epizodu po kolejne epizody i pacjentów ambulatoryjnych. Chcemy sprawdzić, jaki jest związek mikroflory jelitowej z zaburzeniami metabolicznymi, podprogowym stanem zapalnym oraz w jaki sposób leczenie przeciwpsychotyczne wpływa na mikroflorę jelitową w tej populacji. Wyniki tych badań mogą mieć istotne znaczenie kliniczne, gdyż mogą doprowadzić do rozwoju nowych strategii wspomagających leczenie zaburzeń psychotycznych lub zapobiegających rozwojowi niekorzystnych zaburzeń metabolicznych.